jak spotęgować napięcie w utworze? Dzisiaj postarałem się odpowiedzieć sobie na to pytanie. Zapraszam. Pogadamy sobie o takim zjawisku, które nazywa się dominanta wtrącona. Co to znaczy? W ogóle o co tutaj chodzi? Oczywiście warto mieć jakąś podstawową wiedzę teoretyczną do tego odcinka, no ale przejdźmy do rzeczy. Może od podstaw. Gramy po dźwiękach, generalnie C-dura, bo tak będzie najprościej, nie będzie żadnych krzyżyków, bemoli, znaczy do czasu. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ja gram tą gitarę na stronę półtonu niżej, ale tym się nie przejmujcie, po prostu możecie sobie to u siebie zagrać. Nie chodzi o to, jakiego to jest dźwięku, tylko chodzi o ideę. Więc powiedzmy, że to jest C, chociaż de facto jest to B. C, D, E, F, G, A, B i C. B oczywiście z nazewnictwa amerykańskiego. Nie będę tutaj powielał tego błędu H. No i generalnie mamy tutaj gamę durową, tak? Czyli inaczej dźwięki skali C jońskiej. Chociaż mieć to w głowie, że tak naprawdę B jońskiej, tak? Bo pół tonów do gitara, no nieważne. Mamy dźwięki skali C jońskiej. C, D, E, F, G, A i B, tak? B jest siódmym dźwiękiem. Od każdego z tych dźwięków buduje się oczywiście akord, na przykład melodą tercjową. Wziąłem prymę. C, tercję, E, bo pominęliśmy D, prawda? No i pomijamy F i mamy dźwięk G. Summa summarum. Zbudowaliśmy drugi dźwięk pierwszego stopnia, tak? Czyli po prostu akord C-dur, składający się z dźwięków C, E, G. C pryma, E, tercja wielka, G, to jest kwinta oczywiście. No i dobra, i oczywiście na każdym z tych stopni, tak, bo to jest pierwszy stopień, tak? Rzymskie cyferki teraz wchodzą, bang. Oczywiście na każdym z tych stopni możecie sobie zbudować akord, tak? Czyli od D to by było znowu metodą tercjową, tak? Czyli D, potem mijamy E i mamy F, tak? Czyli D, F to jest tercja. Oczywiście mała w tym przypadku, tak? Potem mamy D, F. G mijamy A, D, F, A. I to będzie akord d-mol, prawda? Zbudowany na drugim stopniu skali jońskiej. Dobra, okej. Okay. Potem możecie sobie budować kolejne akordy, ale wyobraźmy sobie, że mamy pewną progresję akordów, tak? Czyli następstwo akordów w tej tonacji, w tonacji C-dur. Na przykład zróbmy totalną klasykę, czyli zbudujemy akord na pierwszym stopniu, jakoś tam go ogram sobie po kolei w prostych tutaj formach. Zbudujemy akord na czwartym stopniu i zbudujemy akord na piątym stopniu. Akord pierwszego stopnia to inaczej nazywa się tonika, tak? Czyli tonika. Zaczynamy od pierwszego stopnia. Do tej toniki będzie wszystko w tym utworze prowadziło. Tonika, takie nasze centrum tonalne, coś takiego. Dobra, od F dźwięku, czyli od czwartego stopnia, czyli inaczej od subdominanty, tak się nazywa to. Subdominanta, taka funkcja. No i piąty stopień to jest dominanta. Piąty stopień to jest dominanta. Ten akord zagrany na piątym stopniu powoduje ciążenie do tego, żeby się rozwiązać na tonikę, tak? Czyli na C-dur. W tym przypadku. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, jeśli nie jesteście zaznajomieni z takimi rzeczami, ale na przykładzie najprostszych form pokażę wam, że to po prostu działa. Mamy sobie akordy C-dur, F-dur i G-dur. Ciążyło. To były same trójdźwięki. C, G, F, A, C oczywiście, G, B, D. Czyli pryma, subdominanta, dominanta. Czyli akord stworzony od pierwszego dźwięku, czyli od C, akord stworzony od czwartego dźwięku, czyli od F i od piątego dźwięku, czyli od G. Ten G tutaj jest napięcie, by się chce rozwiązać. To jest takie, to nawet czuć coś takiego, że to nie jest skończone. Prawda? Mam nadzieję, że to słychać bardzo dobrze. Tu chyba nie ma jakichś większych wątpliwości w tej kwestii. Oczywiście możemy jeszcze dodać czwarty dźwięk, tak? Czyli C, E, G.
i B na końcu, jako dźwięk kolejny, tak? Czyli to będzie akord C maj 7 w tym momencie. Maj 7 od major 7, czyli od septymy wielkiej. No, czyli tak to będzie wyglądać. W przypadku F-a by był to F major 7 również, bo to by było tutaj również, by się składało ze skalą lidyjską. Czyli były dźwięki F, A, C oraz E, to jest F maj 7. No i ostatni akord G, B, D, no i F. Ostatni z dźwięków. No i tutaj G, B, D, F. Zobaczmy, co to jest. G pryma, B tercja wielka, D kwinta czysta i uwaga, septyma mała. I Pretty Woman już możecie grać. Jest elegancko. Dobra, w każdym razie występuje tu tak zwany akord dominantowy, jeśli mówimy o czterodźwięku. G-dur oczywiście jest na piątym stopniu, czyli jest dominantą w tonacji C-dur, tak, ciąży do toniki, tak czy siak, ale tutaj dodatkowo mamy jeszcze akord dominantowy, czyli który wzmacnia napięcie. Dominantowy akord, jaki to jest akord? Pryma, tercja wielka, no tam kwinta czysta, tak, która czasami może być pominięta, no i septyma mała. Jak już byście chcieli tak super dokładnie, to tutaj ciążenie jest spotęgowane poprzez odległość trytonu między tercją wielką a septymą tego akordu. Także będzie taka sytuacja. No ale wynika to generalnie naturalnie ze skali, tak? Naturalnie z dźwięków. Te wszystkie akordy zbudowane, te trzy akordy, tak? Czyli C maj 7, tak? Pierwszy akord, bends. Chodzi. Z dźwięków C, E, G oraz B, tak? Czyli te wszystkie akordy C maj 7, F maj 7 i G 7 to są akordy zbudowane wyłącznie z dźwięków znajdujących się w gamie C-dur. Tak? Czyli w ten sposób. Więc jeżeli rozszerzylibyśmy te akordy do akordów septymowych, tak? Czyli de facto do czterech dźwięków, no to mogłoby to zabrać na przykład coś w tym stylu. Tam septymę wielką wstawiałem w formie dźwięku B. Następnie mieliśmy F maj 7. Dźwięki F, A, C, E. Nawet po kolei się złożyły. No i G7 w takiej formie. Chcę nawet wcześniej spotkać taką formę. Z alteracją na przykład, dobra. Nieważne. Nie będę wchodził dalej w kolejny temat. G7 z septymą, tercją wielką, kwintą, czystą. Czasami dodawałem jeszcze dźwięk E jako sekstet. No ale... Słyszycie to? No to jest... Ewidentnie jest napięcie i rozwiązanie. I to jest po prostu dominanta. Z piątego stopnia, czyli właśnie z dominanty, który powoduje napięcie, lecimy do toniki. To jest jeden z najprostszych zabiegów, jeśli chodzi o harmonię. Natomiast chciałem wam pokazać nieco inny zabieg. Tutaj wszystko jest jakby jasne, wszystko się mieści w danej tonacji. Te akordy składają się tylko z dźwięków znajdujących się właśnie w tonacji C-dur, tak? Czyli w skali C-jońskiej, inaczej można powiedzieć. No a teraz spróbujemy sobie zrobić coś nieco innego. Zobaczmy, czy ta dominanta też będzie tak wyglądała w ten sposób. Zróbmy sobie tonację amol w tym momencie, tak? Czyli pokrewną do C-dura, więc jakby też znaków przykluczowych nie będzie. De facto zaczynamy od po materiale dźwiękowym C-dura grać od A do A, tak? To będzie... Jeszcze raz przypominam, że mam gitarę przestrojoną półtonem w dół. Teraz to samo robimy w tonacji amol. Jedziemy. A, C, E to będzie pierwszy nasz akord. Jeśli mówimy o trójdźwiękach zwykłych, tak? A, C, E, czyli amol. AM, oczywiście taki symbol. Następnie na czwartym stopniu będzie DFA. To też jest smolowy akord, czyli akord będzie oczywiście DM, tak? D minor, czyli D mol po prostu. No i mamy E. E, G, B, prawda? Takie dźwięki by to były, czyli EM i minor, to samo. No i teraz grajmy to samo w mega podstawowych formach również.
Zwykły amol na piątym progu z tym chwytem barre, tak, z tą poprzeczką. Następnie mamy demol. No i emol będzie... Tutaj to napięcie nie jest jakieś specjalnie. Tutaj to napięcie wynika tylko i wyłącznie z tego piątego stopnia. No dobrze, rozszerzmy sobie to do czterech dźwięków, czyli A, C, E, G, oczywiście, tak? To będzie septyma nasza, czyli robimy się z tego A mol 7, A M 7 z indeksem górnym, stąd się to wzięło oczywiście. Następnie mamy D, F, A. I co robimy? No i C nam zostaje, tak? Bo bierzemy kolejny, co drugi dźwięk, tak? Więc mamy D mol 7 również. No i E, G, B, D. No też jest E mol 7, tak? To też jest septymowy molowy akord, także nie ma tu jakichś specjalnych... Demol 7. Po prostu. To jest demol... Emol 7 rozwiązał się na amol. Chyba amol 7, jak tam zwał. Jak zwał, można grać różne tam. Ale teraz, co zrobić, żeby to ciążenie zwiększyć właśnie w tonacji molowej? No jest na to bardzo fajny zabieg. Dominanta wtrącona, tak to się nazywa. Czyli po prostu możemy zagrać w tym momencie, bo zobaczcie, na piątym stopniu, prawda, czyli na piątym stopniu w amolu jest akord emol 7 tak naprawdę. A to nie jest akord dominantowy. Także ta dominanta to jest tylko ta funkcja w tym momencie, że to jest na piątym stopniu skali. A, B, C, D, E. Piąty, tak? Na piątym stopniu dominanta. No i wynika to tylko i wyłącznie jakby ze stopnia, na którym jest zbudowany, tak? To, dlatego to ciążenie jest takie... mogłyby być większe. No właśnie. Wystarczy, że zalterujemy jeden dźwięk, czyli po polsku zmienimy go, tak? Czyli zrobimy z akordu emol 7 akord E7. To jest dominanta wtrącona w tym przypadku. No i możemy tutaj zrobić przejazd po dźwiękach. E będzie oczywiście takie samo. Tercja mała nam się zrobi, było G, a teraz będzie gis, czyli G krzyżyk, tak? E, gis, B i D. Czyli już w tym momencie mamy... lekką modyfikację i dźwięku gis oczywiście w skali tutaj aeolskiej, to jest ta skala w tym przypadku, czyli po prostu amol, tonacja. Dźwięki w każdym razie te same. No dźwięk gis nie jest w tej tonacji, więc jakby dźwięk G został alterowany. Po polsku alterowany, po prostu zmieniony, tak? Podwyższony w tym przypadku. No i przede wszystkim jakby fajnie to brzmi. Ja na przykład dosyć często takie coś wykorzystywałem. Oczywiście to jest jedna tylko z opcji, którą chcę wam pokazać. Natomiast no zagrajmy sobie po prostu, jak to będzie wyglądało. Zostajesz w amolu, amol. Na przykład potem możemy dograć sobie... Zobacz, co się dzieje teraz. Zagram w takiej formie. Czyli zalterowałem G na gis. No i to ciążenie już teraz jest znacznie większe. W różnych sytuacjach, tak? Czyli na piątym stopniu możecie sobie
robić jakieś właśnie zmiany tutaj lekkie. Czyli jeden zabieg fonacji molowej, tutaj dźwięki w tym przypadku od A do A, po materiale dźwiękowym C-dura, co daje nam de facto skalę A eolską. Po prostu A, B, C, D, E, F, G, B, przypominam, notacja ta dobra, amerykańska, bez błędu, polskiego i po prostu środkowo-europejskiego. No i to jest jakby jeden z zabiegów, które można zastosować w swoim na przykład utworze, albo po prostu zidentyfikować coś takiego, jeżeli spotkacie. Czyli to, co wynika w C-durze po prostu z naturalnych, jakby z naturalnej budowy skali, z naturalnych dźwięków, to na przykład w molu, tak, w amolu, już na tym piątym stopniu trzeba zrobić jakby jeden dźwięk spoza tych dźwięków, które znajdują się w amolu, tak? Trzeba dźwięki w tym przypadku podwyższyć, zbudować czterodźwięk na piątym stopniu. Zamiast E, G, B oraz D mamy E, GIS, B oraz D, tak? Jeszcze raz posłuchajmy. Tylko to ciąży bardziej niż... Dokładnie ten zabieg zastosowałem w utworze Save the Day z Paul Terwilia. Oczywiście tam jeszcze warto pamiętać o głosach akordów, tak zwanych voicingach, ale to nie jest temat na teraz, już i tak pewnie się za bardzo rozgadałem. Natomiast w tym momencie możecie sobie właśnie zobaczyć ten fragment. Oczywiście w wielu innych różnych utworach, również niekoniecznie moich, tak? Dajcie znać, czy Wam się to podobało. Dajcie znać może w komentarzu, macie linka do jakiegoś swojego kawałka. Dajcie znać, co Wam się podobało tutaj. Czy to rozumiecie, jak to wygląda z Waszej strony, jak u Was z harmonią w ogóle. No a jeśli chcielibyście, jeśli jeszcze nie umiecie tego typu rzeczy robić, jeśli taka teoria muzyki, jak widać, do zastosowania w praktyce od razu po prostu jest Wam obca na tą chwilę niestety, no to zapraszam na mój kurs Teoria w praktyce, tam jest bardzo dużo takich tego rodzaju materiałów, oczywiście znacznie bardziej obszernie niż tutaj, ale myślę, że krótka zajawka, lepiej opanować jedno zagadnienie, tak, albo przynajmniej je zrozumieć, wykorzystać, sprawdzić i przejść do kolejnego, a nie robić wszystko na raz. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam na kurs, w opisie pewnie będzie link. Dajcie oczywiście łapę w górę, możecie ten filmik udostępnić, jeśli Wam się podobało. No i widzimy się oczywiście niebawem, także pozdrawiam i do następnego.